pierwszy akcent dzisiejszego ceremoniału sobótkowego. Proszę Państwa, jest to święto radości, wesołości, młodości. Ten ogień będzie tego symbolem i będzie przez kilka godzin tutaj na tą piękną Zatoką Puczką i będziemy cieszyć się bycia razem. Właśnie jak co roku, od wieku, zawsze tradycja nakazuje, żeby spotkać się 23 przed Janem na Sobótce, przy ognisku, spotkać się, pobawić, pośpiewać, potańczyć. I oczywiście dzisiaj jesteśmy w szczególnej scenerii, bo jesteśmy w Rzucewie nad Zatoką Puską, gdzie również do tradycji należy puszczanie wianków na wodę. Ma być to dzień szczególny, jak nasz kolega Bronek Czeskę mówił, że ogień ma nas wszystkich oczyścić, ma dać dużo nowej, pozytywnej energii, której zawsze nam na pewno potrzeba. I bądźmy tej myśli, że ta zabawa dzisiaj będzie wspaniała. Pani Sołtys, proszę powiedzieć, czy Rzucewo cieszy się z tego, że to pierwsza sobótka gminna właśnie tutaj? Oczywiście, bardzo się cieszy. Także młodzież się bardzo zaangażowała. Jest to też dla nas jakby takie... Bo jak je pelgrin walda, pas krowę, nigdy się tak nic nie działo. I krowu. To naprawdę dla nas takie kulturalne wydarzenie. Bez nie radetko, żeby jeszcze mógł. Rozumiem. Największa atrakcja dzisiaj. Ale największa atrakcja, myślę, że to będzie to puszczanie tych wiatrów. Robię różni pisze, różni trumpę. I co nauczył mnie mój upa? No i pewnie nauczył mnie ty. Model talking, także to. To też. To przebój, przebój. Brawa, wielkie brawa dla pana Kronowskiego i wąs z Mieroszyna. Uwaga, komisja patrzy. Macie za zadanie 3 pierwsze miejsca. Tak, bardzo proszę. O, puczka 44. Uwaga, uwaga. To pan Józef Roszma to jest szczołowy aktor Teatru Kaszubskiego w Strzelnie. Właśnie taki obrazek w jego wykonaniu. A teraz młody Zielkę ze Strzelna. To był cielec, to była młodziutka krówka to była. Szybciutko zrobiona. Komisja bardzo wnikliwie podchodzi do tematu. Najpierw omówienie takie warsztatowe, żeby w przyszłym roku było jeszcze lepiej. Więc ja z tytułu wykonywanego zawodu przez 20 parę lat, to chciałbym powiedzieć, że wszystkie krówki były na bardzo wysokim poziomie kładzenia. Ta komisja nie miała w ogóle tutaj żadnych wątpliwości. Chociaż był jeden feler w tym wszystkim, bo niektóre krówki były z jajkami, tak podobno. Byczki też się kładły. Także po burzliwej, długotrwającej i z emocjami tutaj na Radzie, tu kolega może omówi tutaj pierwsze, chociaż było trudno, trudno było, żeby ustalić, bo poziom bardzo wyrównany i kolega tutaj do Państwa ogłosi oficjalne wyniki tych pierwszych historycznych zawodów szucewskich, tak? Dziękuję za zaufanie. Ja to mnie dzisiaj tutaj obdarzono być przewodniczącym tak zacnej komisji i w tak zacnym tutaj gronie tych, którzy pokazywali, jak krowa się kładzie i jak krowa wstaje, bo to jest też bardzo ważne. I myśmy po takiej burzliwej naradzie, bo nie było jednomyślności, to muszę powiedzieć, ale ogólnie zdecydowaliśmy, że pierwsze miejsce zdobył Józef Roszman. Młody, no jeszcze chyba nie rolnik, ale znawca, jak krowa się kładzie, pan Strójwą z Mieroszyna. Kronowski, prosimy bardzo, trzecie miejsce. Bawiliśmy się przy ognisku. To nie było tak jak teraz, że komputery. Ognisko było zawsze, bo ogień przybliża ludzi, ale robiliśmy sobie różne gwizdki. Plotliśmy wianki dla gęsi, dla krów i wtedy dostawaliśmy trochę pieniędzy, żeby kupić sobie trochę cukierki. Ale radość była ogromna.
A z czego to jest wykonane? A to jest wykonane z wierzby, ale robiono również z kory sosny, ale robiono też białe z brzozy. Natomiast te piszczałki robiono też z jarzębiny. Ja robiłem z jarzębiny. Ja to po latach robię. I kiedy robiłem te piszczałki, i tu dziewczynka dostała Maja. A od czego zależy dźwięk? Od czego zależy wysokość tonu? Dźwięk zależy od tego, jak ja sobie tą piszczałkę natnę. Jak ja sobie z drugiej strony zagnę, to ja sobie mogę zrobić cieńszy dźwięk, to ja muszę tą korę ściąć, żeby nie przeciąć. To jest najważniejszy moment tutaj. I ona będzie miała inny dźwięk z drugiej strony. To zależy, jak ja to zbiorę tutaj, jak mi się uda, ale ja za chwilę pokażę, bo to jest... Okej. A skąd w ogóle pomysł na coś takiego? Jakbyście mali, skąd się doczerpali? Od rodziców? Od dziadków? Od dziadków. Tradycja. Tutaj nie można powiedzieć tak samo Sobótka. Skąd się wzięły wianki? Etnografia i etnologia to jest młoda dziedzina nauki. My nie wiemy. My tylko wiemy, że dziadek mówił, że przed świętym Janem nie wolno się kąpać. Nie pytaliśmy się dziadka dlaczego. Nie wolno, nie wolno to nie wolno. Teraz etnografowie i etnolodzy badają to. Dlaczego nie? Co prawda dzisiaj niebo mamy zasłonięte, nie widzimy żadnej gwiazdy, ale za chwilę zobaczymy Gwiazdę Wieczoru, jakby nie było. Zespół Talking Brothers, a utwory Mother Talking.
song look it to me. So lazy, she's on the cover. Rather Louie Louie.